Witam Was bardzo serdecznie, ja jestem John Radowicz, to jest kolejny odcinek symulatora X11. W dzisiejszym odcinku polecimy lotniska Uniform Kilo, brawo, brawo, do lotniska Eco Papa Whiskey Alpha, oczywiście Borispil International, Warsaw Chopin Airport. Lecimy dzisiaj Boeingiem 737, 8 Max. Znaczy 737-800. 4K on jest teoretycznie wykonany. Taki jakość na monitorze nawet nie posiadam. Więc tak jeszcze z informacji początkowych na odcinek. Ja sobie tutaj wkleję pauzę. Informacje początkowe na odcinek. Jest to odcinek przed maratonem symulatora maszyna. Maraton zaczyna się już od poniedziałku, więc zachęcam Was do oglądania maratonu od samego początku. Od poniedziałku, od razu po tym filmie, który oglądacie, dokładnie 2 dni po tym, jak będzie premiera tego filmu, dokładnie 2 dni, zaczyna się maraton i reszta odcinków z tego lotu, czyli części tam następne, jeśli chodzi o ten lot, będą publikowane dopiero po maratonie. Więc możemy przejść do rzeczy i uruchomienia statku powietrznego po przekazaniu tych informacji dla Was. Mam nadzieję, że nie będzie tak głośno, bo jeszcze z Airbusa, to znaczy z Boeinga, nie nagrywałem odcinków. Teraz na Alaj. Czekamy i na nav mode. Dobra, to tutaj się robi, to się robi. Ten balans payload. Miło, trzeba dosyć szybko, bo ona nie wiem, ucieka, bo ta ciężarówka już jest podpięta 6491. No mi się wydaje, że ona nie powinna być podpięta od samego początku, dlatego bo już paliwo nam ucieka, zanim zdążymy zaplanować ile ma go być. Pasażerów na pokładzie. Pasażerów na dzisiejszy lot jest zaplanowany 178. Więc pełny samolot z 2 miejsc. Bo w samolocie mieści się 180. Dobrze, więc wpisujemy. Poczekajcie sobie tu jeszcze lekkie ustawienia muszę zrobić, tak żeby na pewno było wszystko ok. Tu jest miejsce na joystick. I teraz, jak już mamy payload wpisany, to znaczy pasażerów, nie payload, bo payload tutaj ma. Jeszcze będzie na pewno większy niż ten, który jest teraz aktualnie. 18,7 mamy nosić. Więc potrzebujemy tutaj jeszcze 300 i 3000, tak? Dajmy tak i 300. Ok, 18,700. Widać, paliwo już się i ładnie napełniło. Więc zaczynamy wsiadanie pasażerów. Dobra, mam nadzieję, że ta muzyka nie ma praw autorskich. Dobrze, więc tak, lądę tutaj jeszcze. Dobra, wydaje mi się, że chcemy przejść do
No, do programowania FMPI. Znowu jakiś nowy iRack do wybrania. Będę musiał się tym zająć. To zmieni. W ogóle nad Polską teraz ja to nagrywam, przychodzą takie burze, że... się aż boję w tej Warszawie lądować. Szczerze mówiąc... nie tak. Nie wiem, jaka jest pogoda w Warszawie. Na razie metarów jeszcze nie sprawdzę. Więc może być ciekawie. Dobra, i przejdźmy do... A, zlotu tutaj niestety musimy go wpisać. Nie mógł wpisać ręcznie, dlatego, bo no niestety... O Jezu, teraz to mi daliście to wyzwanie. 58. No zobaczymy, może akurat dobrze. B246. Nic tam nie chciałem wpisywać. Lazda. Dobrze. 2749. Bogomad. T851. Możecie również w komentarzu napisać, czy chcecie mieć w opisie trasę lotu. A może i coś takiego dodać, że będziecie mieli tą całą trasę lotu, jaką ja teraz tutaj wpisuję, będziecie mieli w opisie. Pod filmem. Możliwej. Teraz sprawdźmy to. Ej, wszystko się zgadza, jest ok. Perfinit. Dobra, fuel plan. Fuel plan mamy zaplanowanego paliwa. No ten lot 3.3. Rezerwy mamy... 1.2. Już to nie 20. Rosyjn Altitude 3.6.0. Język. Ten jeden nim. Tutaj zawsze wpisujemy 50. I temperatura na zewnątrz nie wiem jaka jest. Dajcie mi to sprawdzić w metarze. Metar. Więc tak, pogoda na lotnisko Uniform, chwilo, brawo, brawo. Jest taka, że mamy 26 stopni na dworzu, więc wpisujemy łamane na 26. Tu nam wyskakuje ciąg silników, jaki powinniśmy mieć. Tylko klapy piąteczki. Tutaj automat odprymer na 6,82, aż tak daleko. Dobrze, ale mieści się w normie, więc kręcimy. Dobra, wydaje mi się, że to jest 6,82. I prędkości V1 V-Rotate V2. I puncher. I do tego już będziemy potrzebować APIS-u, żeby wypełnić te informacje. Dlatego tutaj wszystko ładnie. Uruchamiamy. Zobaczmy. Uniform, dobra, wybrało IP 125-950. 36 lewy albo 36 prawy. Dobrze. Zamknijmy sobie ten punkt. Zobaczmy, 36 lewy i 36 prawy, do którego ja mam bliżej. Chyba do tego lewego, więc wystartujemy z lewego. Nie będzie lewy.
Dobra, lewy i... Wpisujemy 36 lewy, droga statkowa, jaką mi tu pokazuje. Bo 2D. Dobrze, bo 2D. Egzekuty. Pięknie. Jesteśmy w domu. Sprawdźmy jeszcze tylko tutaj, tak wszystko się zgadza. Wróćmy sobie tutaj. Ja w Dantera trzeba. Dobra, jaką prędkość wiatru mamy ze startą? 8 węzłów, tak? Dobrze, jeszcze tutaj sobie wpiszmy ramy 36 lewy. Pas jest suchy, wpisujemy wiatr. Mamy 0,80 łamane na 8 węzłów. Temperatura była 26, pokazuje, i ciśnienie mamy 1011. Mapy piąteczki, tu się wszystko wskaza, take off wage. 68161. 68161. Tak, dobrze, wpisałem jeszcze nie 12,4. Dobrze. Wszystko się zgadza. Kończymy wsiadanie pasażerów Ground Service. Air Stays. Drzwi zamykamy. Pięknie. Tutaj dajemy tak. I przejdźmy teraz do uruchomienia APU i wyłączenia pompek technicznych. Dobra. Więc czekamy. Ja w tym czasie, jak się uruchamia APU, przejdziemy do Better Pushback. Ground cockpit, please show me where you want to go. No właśnie. Dobra, wy też to widzicie. Pięknie. Ogólnie to bym chciał, żebyśmy tu... O, tu wie. Trochę nie tak. Dobra, ręcznie trzeba ciebie tu ustawić, tak? Tak, tak. Pyk, pyk, nie pyk, pyk, dobra. No i my tak może w taki sposób się... Dobra, mam już APO. APO mówię. Ten już nie potrzebujemy. APO Blitz set on. Access on. APO i shock stremów. O tym zapomniałem. Dlaczego ja nie mam dźwięków w ogóle tego, co ja tu robię? Coś się znowu z dźwiękami popsuło? A co się stało? Okay, all doors and hatches are closed. Ready to connect. Wszystko to powinno dobrze działać.
Ja mam nadzieję, że chociaż to tu będzie dobrze działać. Tow connected and bypass pin and service. Release parking brake. No, zaczynamy wypychanie. Starting pushback. And you may start engines. Parts off. Start the engine too. Ciężko jest czasami trafić. Starting engine 1. Operation complete. Set parking brake. Connecting tow. Stand by. Ladies and gentlemen from the flight deck, this is your captain speaking. On behalf of all the crew, welcome aboard this flight. We expect to be departing on schedule today, and weather en route is looking pretty smooth. Shortly, the cabin crew will be showing you a safety demonstration. This is for your safety and for those around you, so please give them your full attention. Once again, you're all very welcome on board. Dobra, przywitanie kapitańskie. Tow is disconnected, and bypass pin has been removed. Hand signal on the left. We'll see you next time, and have a safe flight. Cabin is secured. Have a good flight. Dobra, rozpoczynamy powołanie do pasa. To są te drgania. Engine vibration.
Dobra, wydaje mi się, że teraz szybko będzie lepiej. Trochę. Już też mi coś krzywia. Ale ładnie. Czołgujemy, czołgujemy. Mam nadzieję, że żadnych błędów nie popełnię podczas tego lotu. Wydaje mi się, że chyba trochę przesadzone jest, jeśli chodzi o tą wibrację podczas kołowania, bo normalnie aż coś samolotu to nie trzęsie. Trochę czuć, ale nie aż tak. Dobrze, ale dalszych przygód dowiecie się już w następnym odcinku. Zapraszam Was do oglądania maratonu z maszyny, więc komentujcie, subskrybujcie i ja się z Wami żegnam i do zobaczenia, na razie, cześć, pa, pa!